Witam, tutaj Wichu1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu czwartego. Na sam początek chcę wam pokazać, zrobiłem tutaj coś takiego, bardzo szybko to się zrobiło. Tutaj jest takie ustawienie, aby właśnie przedmioty, które lecą z tej skrzyni, przez oczywiście Authority Gate, przez Golden Pipe, one lecą wtedy przez diamentową rurę, która ma ustawione coś takiego, że w żółty kolor lecą właśnie te cztery itemy, a itemy niepasujące do tego żółtego koloru mają tylko drogę do białego. Biały jest pusty, czyli tam będą lecieć wszystkie inne rzeczy. A do czarnego nic nie będzie lecieć, ponieważ to od tego leci. Więc to nie działa tak, że to się wróci. To nie ma szansy. To leci potem tu. Więc jeżeli na przykład ze szkieleta wypadnie łuk, albo zbroja jakaś, jakiś kawałek zbroi, to automatycznie zostanie to zniszczone w Void Pipe. Void Pipe jest rurą, która służy do właśnie pozbywania się niechcianych rzeczy. I robi się w taki sposób. Ta-da! A jeszcze jest Void Waterproof Pipe, żeby się pozbywać liquidu. Ta-da! W taki sposób. No. Teraz tego pająka tu nie ma. Te pająki mnie wkurzają. Zdecydowanie mnie wkurzają. Teraz to, co potrzebuję, jest potrzebne do zrobienia, jest tutaj źródło energii w tym miejscu, żeby to działało 24 na dobę, przez co, żeby ten zbiornik się przepełnił expem, który właśnie tutaj leci. Tak, i teraz zajmiemy się właśnie czymś bardzo takim luźnym, co i tak chciałem zrobić od dawna, dawno, no dawno już to chciałem zrobić, ale nie było na to, że tak powiem, czasu. I jest to najbardziej niepotrzebna rzecz, jaka jest do zrobienia, czyli zbieranie wody z deszczu. To jest niepotrzebne, bo możecie dać Aqua Accumulator, Aquus Accumulator, no wiecie o co chodzi. Ale ja to zrobię tak czy siak, żeby pokazać wam jak to działa. Potrzebuję tylko plastik sheety, iron bary i takie tam. O, to wszystko będzie dostępne tutaj, przy okazji machine. No dobra, więc do tego jest potrzebny weather collector. Weather collector tworzy się w taki sposób, czyli bakety, plastik sheety, nie, to nie jest trudne, i iron bary. Iron barów chyba nie mam. Bakiety to jeszcze mogę mieć. Nie, nie ma. I autocraftingu chyba też nie mam bakietów. Tak więc będę musiał skrafcić jakąś tam fajną ilość. Na szczęście wiaderka się stakują od jakiegoś tam czasu. To jest bardzo pomocna rzecz. Ja myślę tak, że tak cztery takie weather kolektory są jak najbardziej wystarczające. Większa ilość nie jest potrzebna. Iron bary tutaj są? Oj, chyba nie. A, są. Tak jak myślałem. Tak. To było chyba tak. Plastik sheety. Co tu było? Ja nie mam pojęcia teraz tu. A, iron bary. Ok. Iron bar. O, zapomniałem włożyć wiaderkę tu. Czy jeszcze jeden machine. Machine, craftuj się. Ups. O. Ok. Cztery wystarczą w zupełności. Zbieracz deszczu będzie, nie wiem, na dachu. Czemu by nie? Tutaj, to nie jest za bardzo. Ale tak pomyślałem sobie, może
Będzie miejsce, gdzie to by się przydało. Na przykład. Nie, nie będzie miejsca. To jest po prostu, żeby było. I tyle. To się nie przyda. Ja tylko to zrobię tak, żeby pokazać, jak to działa. Więc stojące i water kolektory potrzebują niestety energii. No to może ja jeszcze zrobię inaczej. Postawię to przy jakimś dostępie do energii, żeby tu nie robić baterii, bo i tak to nie jest przydatna rzecz. Na przykład tutaj. Albo tu z tyłu. Czemu by nie? Tank możemy tu podłączyć. Więc są tutaj sobie. Energia się zbiera bardzo wolno. Ale teraz. Nie, tu nie może być, bo te drzewa są. Bam, 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 bam. No to podajmy to. Tutaj jest idealne miejsce. Dum, 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 dum. Dobra. Teraz potrzebujemy tylko jeszcze tank. Chociaż to będzie się zbierać tutaj woda i tak, więc potrzebujemy deszczu. Ale deszcz raczej tak łatwo nam nie spadnie. Okej, tak więc kolejną rzeczą, jaką zrobię, to zabijemy hydrę. Aby zabić hydrę z Twilight Forest, mam dobre narzędzie do tego, żeby zabić tą hydrę i pozyskać fajną rzecz. Ale chcę, a nawet muszę ulepszyć swój armor pod obronę, ponieważ mój armor daje mi zero obrony. Totalnie zero obrony. Dlatego będę musiał ulepszyć Energy Shielda. I aby to zrobić, będę potrzebował więcej wiringu. O, chociaż nawet nie, bo ja już mam tutaj dosyć tego dużo. Więc będę potrzebował minimum stone, którego tu nie ma, tylko jest tutaj. Oczywiście. Medium stone. 3, 4. I duża ilość pereł. Teraz, o ile dobrze to pamiętam, to się robiło. Tak. Tak. Nie. Odwrotnie. Tak. Też nie. Jak to było? Cholera, nie pamiętam. Ale ja będę robił właśnie to. Energy Shield. Force Emitter. Takie to buty. No okej. Advanced Circuit potrzebny jest. To nie będzie raczej problem. Więc ja to skraftuję szybko i zobaczymy się za chwilę. Dobra, tak więc mamy tutaj te dwa force emitery. Dam sobie pod armor install i na maksa. Dzięki czemu daje mi to 6 obrony. I mam już jakąś tam obronę, która jest dosyć ważna. Dobra, to wystarczy na pewno zabicia hydry. Tym bardziej, że mam ten power tool. Tylko gdzie to iść? Hydra mam zaznaczoną chyba tam. Zamek, boss, portal. Labirynt, labirynt, portal. A może nie mam zaznaczonego tego? Tam jest zamek, kopiec, boss. Nie, hydry nie mam zaznaczonej, niestety. Ale to się za chwilę zna. O, tu jest. Dobra. To nawet daleko nie szukałem. Tu będzie hydra. Tylko muszę poszukać kopca. O, już jest HP. Gdzie to jest? Mamy prąd? Mamy. O, tam jest. Dobra. Więc zabijemy teraz bossa. O, tak. Chodź tu, hydro. O, jest. I w głowę trzeba strzelać. Tylko, że to jakoś. Albo ja nie wiem, nie trafiam, czy co. Coś nie za bardzo zadziała. Mam nadzieję, że to nie jest odporne na to.
Tak, zdecydowanie jest problem. Wow. Niech pomyślę. Musi być jakieś miejsce, gdzie... O, jest, dobra. Tu. Gdzieś tutaj może trafiać. Gdzie mam ten miecz? Mam tu miecz? Soul Steel. Miecz. Miecz. Nie działa to tak jak powinno. Okej. Ła! Ale to dalej jest dolar. Ty, tu jest ten. Jak miło. Bez wispów. Wow. Emeraldy. Koper. Spoko. Będę pamiętał o tym. Ale tam hydra nie rozwala tak łatwo. Wow. Nie tak wysoko. Ja. Skoro muszę z miecza, to muszę z miecza. Jep. Jedna głowa mniej. Za chwilę pojawią się kolejne głowy. Jep. No. To będzie szybko raczej. Nawet to mi to idzie. Okej, głowa mniej. Spoko. Zawsze chciałem zabić hydrę. O, tak. Jeszcze trochę. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. Jak będę się tak. Piep. Giniesz. 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 O, diamenty. Giniesz. Do góry. I teraz z góry. Jep. Aaaa. No, kurde, nie uciekaj. Już prawie. Trochę. O kurde. Jakim cudem? No jak ja się pytam, jak? Tyle życia zostało. Ej, gdzie jest? Czekaj. To jest tam. No kurczę, ale przecież tyle życia zostało. No jakim cudem? Przecież na jednego hita to mnie zdjęło. Kurczę, na jednego hita, no nie wierzę. Zobaczymy się, jak tam dojdę. Strasznie się biega bez tego Power Armora. Tęsknię za tym Power Armorem już. Ja już chcę go odzyskać. Mam nadzieję, że nie zginę. Znowu. Jeszcze 130 metrów, tak. Jesteśmy na miejscu. Hydra ma tylko kawałek HP. I zgładzę ją tą oto rączką. Nie zgładzę. Muszę pomyśleć, co zrobić. Biegnę na pałę. Tak! To jest dobry ten. Zgiń! Nie się. Jak ja tam zrobić bez. O! Tak! Gin! No zdychaj! Żebyś mnie nie zabiła! Gin! Jest! Udało się. Dobra. O. Tak więc pokonałem Hydrę. Bez żadnego armora. Widzicie? O. Zbierzmy sobie mój Power Armor. Ty, ja mam szczęście, bo tymi wybuchami Hydra mogła mi zniszczyć plecaki. I armor. A wtedy by było niefajnie. Wtedy by było bardzo niefajnie. Gdzie są buty? Tam są spodnie. Okej. Tak więc spodnie. Bez spodni to nie ma. Co my tu mamy? Diamenty tam są. Diamenty są zawsze mile widziane. Tu coś jest?
Tu nic nie spadło. Tak więc zabiliśmy hydrę. Hydra dała nam krew oraz hydra trofej. Tu nic nie ma. Zdecydowanie tu nic nie ma. Tam nic nie ma. Mam wszystko, co muszę mieć. Złoto. O! Złoto, fajna rzecz. Dobra, tak więc zabiliśmy hydrę, więc mogę skreślić ze swojej listy rzeczy do zrobienia hydrę. Gdzie jest mój długopis? Nie ma. Dobra, teraz mamy tu jeszcze zabicie Witchera, to jeszcze później. Mutacje drzew, to się jeszcze załatwi. Żelazo, nie będę zaskopał wam przecież. Dobra, tak więc ja zaznaczę tutaj to miejsce. Nie, to nie ten klawisz. To też nie ten klawisz. Add Hydra. Dobra. Zaznaczyłem to, żeby później przyjść tutaj wykopać te diamenty. Gdyż ja tu mam fortunkę na Power Toolu, więc diamentów będę miał sporo. Dobra. Teraz jeszcze wam pokażę pewną rzecz. To jest tam. Tam. Wow, przy lawie. Tam jest takie zejście w dół. Ja nie wiedziałem za bardzo, co to jest, więc napisałem boss ze znakiem zapytania, ale tam jest labirynt, gdzie są minotaury i inne rzeczy. Tak więc on wygląda w taki sposób. Na pewno ja tu zejdę. O, i są minotaury. Wie. Tylko że ja mam tutaj fajny power armor, więc to nie jest dla mnie wyzwanie, że tak powiem. I tu możemy znaleźć... O, tu jest dosyć ciemno, ale dzięki temu, że mam to, to... Nawet ładne ten. Ładne są tutaj bryki. O, i możemy tu znaleźć właśnie takie coś, czyli spawnery i skrzynki. W skrzynkach są... Tutaj akurat nie ma przydane rzeczy, które mnie interesują. Tu też nie. TNT może będę brał, bo może się przydać. Żelazo też. To są właśnie takie fajne ciasteczka. Ironwood ingot. O kurczę. Żyje. Żyje. Dzięki temu armorowi, co dodałem sobie. O, jak się cieszę, że sobie dodałem tego armora. What the fuck? O tym to ja nie wiedziałem. I o tym. Wow. Tak. Zdecydowanie o tym nie wiedziałem. Ale tu już jest poziom 17, lol. A czemu? Poziom 11. Jestem za bedrockiem? Nie, what the fuck. Teraz to powiem wam, że się zdziwiłem. Odrobinkę. O. To będę chciał. I to będę chciał. Charm of Keeping jest takim fajnym, taką fajną rzeczą, że jeżeli będziecie mieli duży poziom Charm of Keeping, to jeżeli zginiecie, to was nie zabije. Znaczy, jeżeli zginiecie, to nie stracicie przedmiotów, które macie przy sobie. What the fuck, coś bym dożywa. A to się może przydać. Jestem teraz w dziwnym miejscu. Znaczy, jestem w labiryncie, ale jakby niżej niż normalnie labirynt jest. I... What the fuck? Wow, 3 serca straciłem. Teraz spotkałem rzeczy, o których nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, bo pierwszy raz to widzę. What the fuck? Dziwne slajmy. Wow.
Tak, bardzo dziwne slajmy. Ile expa? O tak. Tego i tego nie potrzebuję. Za chwilę tam pójdę, tam gdzie ten, ale ja bym tu nie chciał umrzeć, wiecie? Bo jeżeli bym tu umarł, to by było kiczowato. Bo trudno bym miał tu wrócić. W ogóle ja nie wiem, gdzie ja jestem. A tak za bardzo w górę kopać to... To trochę lipa. Przy okazji to się zwierzę. Nie ma still leaf. Nie interesuje mnie still leaf. Nic tu nie ma? Nie. Tak, więc dzisiejszy odcinek będzie trochę taki, trochę pół... Pół taki, pół taki, pół taki. O, o, zabiję. Okej. No. O, Minotaur Axe. To jest item. Sami widzicie, jaki potion of healing. Nie interesuje mnie. Żelazo interesuje mnie. Map Maze Focus interesuje mnie. Charm of Keeping interesuje mnie. Nie pamiętam, czy to 4 były te? Tak, 4. Żeby zwiększyć poziom. Wow, one szarżują tak zajebiście, że... Ej, ej, gdzie on się podział? What the fuck? Dobra, nieważne. A, what the fuck? A, przestraszyłem się. Ale to skill był, lol. Trafiłem go. Lawa, lawa. W ogóle, te grzyby skąd tu się wzięły? Bedrock. Okej. Nie, że już nie zejdę. Wow, wow. No, traf. Wow, wow. Tak, zdecydowanie mogę zabijać te slajmy tym mieczykiem. O! Jestem. Tak jakby. Przed chwilą skończyło się miejsce na dysku, więc... Już naprawiłem to. What the fuck? Co to było? E? Moja skrzynka. Ej, no bez jaj. Bedruk jest wszędzie. Nawet tu jest bedruk? Oh! Tu też jest bedruk? Czyżby? Nie, nie ma szans, żebym tutaj trafił na koniec świata. W sensie, że wiecie, bedruka by nie było. Dobra, muszę się stąd wydostać, a nie mogę kopać w górę. Wungiel! Złote jabłuszko! Wow! Aha, w takie buty. Rozumiem. Rozumiem. Dobra, idziemy stąd. Dobra, ja chcę się stąd wydostać. Jeb. Chcę się stąd wydostać. Wyjście, 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 wyjście. Oddalasz się ode mnie. To nie dla ciebie miejsce. Te bloki są bardzo podatne na te. Wow. Na wybuchy. Nie, czekaj, tu. Tutaj, tutaj, tu i tu. I to nie to miejsce. O, fokus jest. Jezu, mam mało życia. O, jeszcze tu skrzynka. I jest fokus. Okej. Okay. Mogę ulepszyć. Czekajcie. Tu nie, tu nie. Ulepszyć charm of keeping. Na dwójeczkę. Tak. A maksymalnie jest poziom trzeci. Wow, gin. O, dobra. Co tam mamy? Jezu, jak tu dużo tego jest. Czyżby tam coś miało być? Szukamy pułapek. Creeper. Pułapki? Gdzieś? Tak, creepery były pułapką. Charm of Keeping razy dwa.
Nice. Nie ma pułapek. Dobra. Wychodzimy stąd. Zdecydowanie. Wydostaniemy się stąd tutaj i teraz. O! Wybuchnie. O. Tu? Czarówki pink? Nie ma. Tu? Czarówki pink? Nie ma. Mogę żelazo zbierać, ale jakoś zapominam o tym. Nie, tu nie ma wyjścia. Mam problem, bo się zgubiłem, wiecie? Blaze rody się przydadzą. Bo nie mam. Właśnie, spawner Blaze rodów. Musi być. Czarówki pink? Szukamy wyjścia. Wyjście, wyjście, wyjście. Tu gdzieś jest. Ja to czuję. Ja to czuję. Pajączek, otruł mnie. Co za szmata. Czekajcie, tu jest wyjście. Czuję, czuję wyjście. A, czuję wyjście. Mówię wam to. Coś wybuchło. Coś dużo razy wybuchło. Coś za dużo razy wybuchło, żeby to. Co to było w ogóle? Wiem, gdzie jestem. Tak jakby. Nie, tak naprawdę to ja naprawdę. O fuck! Ale one szybko biegają. Jezu, ja zawału dostanę. Czarnówki pink? Blazer. Gdzie jest? To głupie wyjście. A! Spadam. Czarnówki pink? O, jest. Nice. Ej, ja nie wyjdę stąd, lol. Kopać w górę też nie mogę, bo bedrock. No ja stąd nie wyjdę. Wróciłem się do. Nie, czekaj, to było tu chyba teraz. Tak więc ja zrobię teraz małe cięcie i poszukam wyjścia. Znalazłem to miejsce, skąd tutaj właśnie, o. Więc udało mi się tak jakby wyjść. Jeszcze potrzebuję tylko. Nie, już mogę wyjść. Całkowicie. O, pięknie. Mogę już się wkopać w górę, albo nawet nie mam takiej potrzeby, bo tu jest wyjście. Super. Tak więc pokazałem wam labirynt. I teraz przejdziemy się do wyjścia, które jest raczej tam. Dobra. To wtedy to będzie koniec tego odcinka, więc oczekujcie następnego. O, patrzcie, jak miło. Znalazłem tu jeszcze to. Ja tu byłem, lol. Co zostawiłem? Herobrine tu był. Nie, nie ma żadnego Herobrine'a. O to, dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Kurczę, spadłem. O. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Kiedy to zrobimy? Niech pomyślę. Wiecie co? Pobawimy się Steve Cartem. O tak, czyli będą wózki. Jej! Tak więc, pa pa.